Dzień dobry kochani, witam was w kolejnym filmie. Przyjechałam właśnie do LA, jest godzina 15:40 i czekam właśnie na autobus, tak, dobrze mnie usłyszeliście, na autobus w Los Angeles, ponieważ tak się okazało, że tutaj, gdzie wysadził mnie mój bus z Santa Barbara, właśnie rusza dokładnie z tego samego miejsca autobus do mojego Airbnb, do Marina del Rey, także się znowu zestresowałam, bo bardzo przyszedł jakaś dziewczyna. Chciałam wam powiedzieć, że w ogóle kropi, to jest bardzo ciekawe. No, to zabieram was do mojego Airbnb i jedę dzisiaj na pokaz filmu Boże Ciało w Hollywood, także mega jestem podjarana. Kolejny odcinek serii Karo kontra Marzenia. Jestem pod Uniwersytetem Moich Snów jeszcze niedawno, czyli UCLA. I po raz kolejny zupełnie czuję potrzeby, żeby to studiować. Pierwsze wrażenie, kochani, oto moja dzielnia. Dobra, słuchajcie, super szybciutko, wyglądam tak, niewiele się zmieniło, jadę do Hollywood, jestem totalnie spóźniona, zabieram was ze sobą. W oczekiwaniu na Ubera dosłownie biegnę do sklepu spożywczego, kupić sobie szybko coś do jedzenia. What? Tyle powiem. Tutaj premierę ma właśnie Clint Eastwood, ja idę tutaj trochę obok, jestem na Hollywood Boulevard. Spóźniam. Thank you so much for being here, Jan, with this film. We all love it so much, it's such an intense... I didn't know that, but apparently impersonating priests and nuns is... To był jeden z bardziej wyjątkowych wieczorów w moim życiu. Może wam kiedyś opowiem. Teraz jest druga w nocy, ja idę spać, widzimy się jutro. Lecimy do muzeum. Dotarłam do downtown LA. I oto, co mnie czeka, te schody. Szczerze, ja nie wiem, co ja chcę komu udowodnić, ale przyjechałam tutaj autobusem, żeby pokazać, że da się za 2 dolary, a nie taksówką za 20. I idę na wystawę do Muzeum Sztuki Współczesnej z koleżanką i koleżanki. Słuchajcie, to jest niesamowite, bo to wygląda z daleka, jakby było wyszywane, a to jest farba. Uczę się, kochani, tutaj publicznego vlogowania. Jestem w okolicy Culver City, w takim kompleksie zakupowym Platform i zwiedzam piękne butiki. Mam lunch, kochani. Wygrałam. Po nieprzespanej nocy i całym dniu łażenia ta sałatka oraz łóżko i serial brzmią jak niebo. Kochani, czas na room tour, więc jestem tu. Wchodzimy i mamy coś takiego. I może zacznę tutaj z prawej strony. Mamy łazienkę, zapalam sobie światło i tutaj są, znaczy w ogóle jest ta... Dzień dobry. No, moje kosmetyki do make-upu, do pielęgnacji, tutaj do ciała, simła. Łazienka, wiadomix, nic takiego, gasimy, spadamy. No i tu mamy cudowną sypialnię, buty, jakieś takie podręczne rzeczy, moje torebki, łóżko, szafka nocna, laptop jest, tam mam jeszcze taką szafkę, gdzie mam jakieś moje notesy, no tutaj taki ładny kącik i tutaj taki bardziej biurowy klimat, także mam wszystkie moje notesy, herbatkę, jakieś kable, no jest ekstra, to jest naprawdę dużo przestrzeni, a no i oczywiście tutaj znowu Karolina. Zapalamy światło i mamy, słuchajcie, szafę.
Także tutaj mam wszystkie swoje rzeczy. Powiesiłam sobie jakieś tam koszule, swetry, spodnie, rzeczy, które się gniotą, sukienki, które są, jak widać, bardzo pogniecione. No, tu mam moją walizkę i to jest mega sprawa, bo mogę sobie zamknąć to, zgasić światło i no, i to tak wygląda. Jeszcze wam przejdę tutaj na drugi koniec. W sumie mogłabym to zrobić we Vlogmasie, żeby zająć... Ojdź, ała, walnąłam się czas, ale no, jest tu bardzo dużo miejsca. Widok jest tutaj na takie patio, nic nie widać. No, ale jest mega, mega, mega fajnie. Zakupy z Karo, biorę kombuczkę. Kto ogląda Lorentoyola, ten wie, co to i ja to biorę. Kupiłam trzy rzeczy na krzyż. $22, pozdrawiam. Nie od dziś wiadomo, że randomowe jedzenie to moja specjalność, więc mamy hummus z grillowanym czosnkiem, krakersy, o których wspomniałam, pomarańcze i trochę warzywek, które zrobił mój gospodarz. Nie wiem, możesz być razem ze mną, ale chciałam powiedzieć, że strasznie jest jasno, ale mam dla was super widok na dzisiaj. Uwaga. Ta-dam! No jest niezły, jest niezły. Przyjechałyśmy, kochani, do obserwatorium Griffith i zaraz zobaczymy najwspanialsze widoki na świecie. Już trochę ich widzę, zaraz wam pokażę. Myślę, że sarenki sobie chodzą w Hollywood i nawet nie są tego świadome. No. Słuchajcie, zostałam obdarowana przez pana. Kosztowało mi to sprawdza $2, ale zaraz wam o tym powiem. I dostałam różne duchowe książki o jodze oraz książkę kucharską o wegetariańskiej kuchni, więc pewnie jakąś taką ajurwedyjską. Także taka ciekawostka pod obserwatorium. I właśnie Julia, która jest ze mną, powiedziała mi, że to jest normalne w tym mieście, że jesteśmy zagadywani przez różnych ludzi, którzy po prostu chcą nam coś wcisnąć. I potem oczekują od tego za to kasę, także pan powiedział, że da mi wszystko za darmo, a na końcu delikatnie zasugerował, że powinnam mu jednak coś dać. Po czym jak dałam mu dolara, to powiedział, że tak bliżej $5 byłoby lepiej, także no cóż, człowiek się uczy przez każde doświadczenie, no ale przynajmniej mam fajne książeczki. Dobra, próbujemy zaparkować auto. O Boże, ale czemu to? Ono idzie samo. Tak? Pokaż ręce. Tutaj sam, parkuję sam, patrzcie. Trochę daleko od krawężnika, ale... Tak, asekuracyjnie to zrobił. No. Ej, dalej, a to teraz... Wiesz, żeby tutaj on być bliżej reguluje samochodu, tak. Ale bym musiał to poprawić. Słuchajcie, oj. Uwaga, uwaga, tak to działa. Okej. Okay. Przywiozła nas tabryka, proszę państwa. Nie żebym się chwaliła nie swoim samochodem, ale jestem pod wrażeniem. Nie musisz. Jesteśmy w Gracias Mato, słuchajcie, byłam też w San Francisco i zamieniłam sobie kesadillę oraz flautę z różnymi mięso, z różnymi rybkami, także obie są bardzo, bardzo głodne. Dam wam znać, jak nam smakuje. Po przetestowaniu... Nie ma! Szkodzi. Wyłączyć ją. Nie, no bo ona tobie pomaga. A, no tak, ale wiesz co... Już szybko powiem, że po przetestowaniu zarówno San Francisco, jak i tutaj tego Gracias Madre, potwierdzamy obie, że to jest przepyszna, przepyszna kuchnia. Równie dobra właśnie jak San Francisco. I tak naprawdę wszystko, co zamówiłam do tej pory, było boskie. Także możecie sobie spokojnie dopisać do mojego nieformalnego przewodnika. Się wejść 5 pięter i proszę,
Zobacz, powiem wam, że tak, tu mamy, proszę państwa, downtown, jest na mega przybliżeniu, więc może trzęść. A tutaj znowu Hollywood, słuchajcie, LA jednak nie jest wcale takie duże. 22 listopada, pozdrawiam. Witam was, kochani, w ten sobotni poranek. Idę właśnie do słynnej Cafe Gratitude spotkać się z Dagmarą, z którą też spędzę cały dzień dzisiaj. Także czekają nas piękne widoki, jest cudowna pogoda. Ja się nie mogę doczekać. Jak jest po polsku pier? Molo? Molo. Jesteśmy, słuchajcie, na Molo w Malibu i jest ze mną Dagmara, widać cię, widać, jest tak jasno, jest tak przepięknie, to są takie cudowne restauracje i tutaj domy mają najbardziej słynne nazwiska tego świata. Jestem tutaj dopiero przez chwilę, ale jest naprawdę idealnie, kiedy 23 listopada. Że słoneczny patrol. Dagmara pomaga robić fotki. No nie dziwię się, bo piękne wyszły z dzisiaj. Słuchajcie, tu jest najpiękniej na świecie. Zobaczcie. Czy to nie jest najpiękniej na świecie? Najpiękniej na świecie. I zobacz to na co dzień, w szczęściarzu! Słuchajcie, zabrałam was do raju. To są wszystko wegańskie mleczka. Tu mamy milion granoli, słuchajcie. Tu mamy wegańskie jogurty. Już nawet nie wspomnę o dziale warzyw, owoców i tak dalej. Tu mamy jakieś zupki. Tu mamy sałatki, tam mamy milion gotowych dań. Po prostu... Nie wiem. Generalnie to ja siedziałam do was w przyszłości, ale na pewno w przeszłości we vlogmasie zrobiłam tour po tym sklepie. Bo jest tego wart. Jakieś ice. I to są wszystko wegańskie lody. Zobacz wszystko? Te lody. To są lody. I to też są wszystkie wegańskie? Ej, ale one są już tak. Zrobić wrapy z tym. Tylko nie chciałoby mi się tego
zwiczać. To są tylko, to jest tylko mały kawałek tego, co tutaj oferuje ta ściana, proszę Państwa. To wszystko są różne prozdrowotne napoje. Jestem, słuchajcie, na Abedkini, czyli najbardziej w ogóle cool miejscówce z fajnymi sklepami, kafejkami. I powiem wam, że jestem trochę przytłoczona tym miejscem. Idę pieszo do Santa Monica na obiad z moim wujkiem, słuchajcie. I myślę, że w kolejnym vlogu pokażę wam, jak wygląda ta ulica. Przejdę się po tych sklepach, zaprowadzę was wszędzie, ale póki co mam tutaj za dużo bodźców. Zostawiłam za sobą Wenecję i powiem tak, wygląda troszeczkę jak Mielno. Po raz kolejny użyłam tego porównania, a teraz idę w tę stronę, w kierunku Santa Monica. Właśnie odbyłam swoją pierwszą podróż uberowym rowerem. Tutaj już się zrobiło zbyt ruchliwie, więc resztę drogi idę z buta. Kochani, za bardzo dzisiaj do was nie pogadałam, ponieważ miałam wyjątkowy rodzinny dzień. Słuchajcie, nie widziałam mojego wujka 20 lat, więc to było mega. I na koniec chciałam wam tylko pokazać mojego bowla. Zaraz, jako ostatni klip, może to zaprezentuję. W każdym razie byliśmy w Santa Monica i potem przejechaliśmy autem, słuchajcie, przez całe prawie LA, przez całe Wilshire chyba, aż do Hollywood i potem Sunset Boulevard, aż tutaj do mnie, do Mariny Del Rey. Także miałam niesamowity dzień, no i pokazuję wam jedzonko. Byłam przed chwilą w sklepie, jestem już strasznie zmęczona, więc nie pokazywałam wam procesu zakupów, ale mam cudowne chipsy z fasoli czerwonej, do tego jest sos serowy wegański na bazie ziemniaka i marchewki. Zrobiłam guacamole, kupiłam organiczne pomidory, do tego kolendra i szpinak i to jest moja wspaniała kolacja, jeszcze do tego mam, sorry, że tak szybko mówię, ale już... To był męczący dzień, dużo się nagadałam. Dlatego mam jeszcze pomarańcze i widzimy się za tydzień. Cześć!